Piekielnie smacznych chwil życzy sponsor programu Karczma Rogata. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No witajcie kochani ludkowie, piękno, pogoda, trzeba korzystać, a ja przywędrował do Bielska Białej, a dokładnie do Karczmy Rogatej. Miejsce dobrze Wam już znane, ja obejrzę, co tu się zmieniło, a powiem jedno, zawsze jest smacznie i myślę, że dzisiaj też tak będzie, bez tuż płaćcie. Piękną złotopolską jesień, bez tuż postanowili my, że uważamy na dworze, aby da to robił w asyście Macieja Szyderskiego. Witam serdecznie. Maćku, słuchaj, to, że w Karczmie Rogatej jest przepysznie, to ja już wiem bardzo, bardzo dawno. Dziękujemy. Ale też u Was przede wszystkim króluje tradycja i to, że robicie wszystko od początku do końca. Widzę tu jakieś mąki. Dokładnie. Czyżby chleb? Tak, chleb na krem z grzybów. Ale może być też na co innego, może być na zupę cebulową, na żurek, na gulasz. Czyli te chlebki sami wypiekocie, tak, i potem dokładnie podowocie w tym zupę grzybową. Powiem Ci tak szczerze, już żeś mnie kupił, bo tak, uwielbiam zupę grzybową, uwielbiam chleb. Myślę, że z tych składników powstanie bardzo dobre danie, bez tuż to działamy. Dokładnie. Powiedz mi, co do chleba potrzebujesz? Tu jest mąka jaka? Mąka pszenna typu 450. Mhm. Tutaj mamy mąkę pszenną razową. Czyli typ 700, czy tak, 2000? 700 tam jest, z tego co pamiętam. Okej. Okay. Wiele jest tej mąki pszennej? 400 gram. Razowej? 100 gram. Zakwasu? No, zakwasu tak około, tu będzie tak ze 150 gram. Łyżeczka soli, 50 ml oleju, 250 wody. Może ja Ciebie dosypać? Dobrze. Czyli to jest chleb bez drożdży? Bez, bo tutaj już mamy... Bo jest naturalny zakwas. Dokładnie. To jest bardzo ważne, kochani. Może sól, nie? Suche z suchym, tak. Czy woda musi być letno? Tak, no najlepiej, jakby była letnia. Okej. I piękny zakwas, wyrośnięty. Możemy śmiało dać cały, ja? Ja, śmiało, śmiało. Możemy dać cały z tego względu. Patrz, minuta ze mną robisz go dużo ja. Dobra. I pomalutku lejmy olej. No cały? Tak. Nie, nie, to no, kropka, no tak z dwie łyżki, trzy. Na oko starka umrze, li go daje. Ja. Wiecie jak to jest? No ale wiadomo, woda. I woda. Woda 250, ale wiadomo, że zawsze mąka minimum się równa. No nie. No i co, jak wyrobisz potem to co? Pójdzie to do garowania. Dokładnie. Żeby to trochę porosło. Dokładnie jeszcze. Czy zaraz zrobisz kulki i... Nie, no wiadomo, niech to wyrośnie raz, dwa razy, przebić ciasto i dopiero później kuleczki będziemy robić. Chylcie czoła przed piekarzami, bo oni naprawdę robią robota. Dokładnie. No, ciasto widzę jest piękne. Dokładnie. Odchodzi od ręki. To co? Lekko opruszymy mąką i... Przykryjemy się. Przykrywamy w ciepłe miejsce, żeby się troszkę ruszyło. Tak między Bogiem a prawdą, no ta godzina? Godzina musi posiedzieć, nie? No i przebić w międzyczasie raz z nimi. Jeszcze raz potem przerobić. No to my teraz mamy obowiązkowo przerwa, bo z chlebem nie ma żartów, wszystko musi iść po kolei. Jak tam ten nasz chlebek? Myślę, że już pomalu. O, jest fajnie. Ja pokorzę teraz, może przeciachomy go, co? Na pół, żeby dokładnie pokazać, jak on sobie tam pracuje. O! Te dziurki, które widzicie, pomalutku się tam zaczynają tworzyć. To już kwas zaczyna działać. I teraz bardzo ważna rzecz, bo mamy dwie połówki, ale Ty potrzebujesz jeszcze na rogi, nie? Na rogi i odłożyć troszeczkę. I odłożyć troszeczkę, to nie wiem, to dziel i sądź. Ja Ci pomogę to kulać. Tak. Dobra. I troszeczkę zostawiasz. I teraz co, tak? Można tak, tak, żeby lico było. Okrąglutki, ja? Dokładnie. I ponownie dajmy chlebki na blaszkę. Blaszka trzeba jakoś smarować, chyba nie, nie? Nie. Przycisna? Ja. Okej. No i teraz znowu trzeba dać do
żeby troszeczkę żeby porosło. To porosło. Dobra, dokładnie. A powiedz mi teraz te rogi, to już teraz czy potem? Możemy zrobić od razu. Ty sobie coś... Kto wymyślił te rogi? A, bo rogata karczma. Bo rogata karczma, dokładnie. Rogaty chleb. Dokładnie. Normalnie tak jak na kuseczki śląskie. Mhm. Bałek. No i później je możemy sobie tutaj odstawić razem z tym. Muszą też poruszyć się. Dokładnie. Okej. Okay. Chlebek nam rośnie, a my uważamy sobie dobrą zupę grzybową, nie? I kochani, żeby zupa grzybowa była smaczna, to idealnym małżeństwem jest cebula, oczywiście z grzybem. Mamy też tu trochę pieczarki, żeby to tak wypełnić, nie? Cebulka oczywiście na złoty kolor ze szklemy, na to grzyb, no i masło, bez którego sobie nie wyobrażam grzybowej. Masło, śmietonka. To są nasze polskie smaki. Ja zawsze trochę jeszcze ta cebula posola, wtedy ona prędzej puszczo. A grzyb pod grzybek? Pod grzybek? Aromatyczny, nie? Dokładnie. Ja kocham pod grzybki. Posolimy sobie troszeczkę. Jak cebula puści, dołożymy pieczarka i grzyb. To wszystko się fajnie zblanszuje i potem co? Bulion warzywny może. Tak, ja? Warzywny. No, jest super. Cebulka pięknie zeszklona, to czuć. Teraz pieczarki. Dokładnie. Tak. I co, grzyb już też zaraz? Tak. A dobra, co będziemy cudować. Tak musi odparować. Kocham. Miłością absolutną. Kurczę, teraz ta woń. Jak milion dolarów tu wonia. Wygląda to bardzo dobrze. Grzyby robią się maźglate, to jest oznaka tego, że możemy podlewać bulionem. Maźglate to jest takie fajne słówko. Wiesz co to jest maźglate? Takie maźglate. 2 litry bulionu, kochani. To teraz się musi tak fajnie połączyć smakami, a my zaraz obejrzymy, jak tam nasz chlebek. No fajnie, poruszą się. Rogi też się ruszyły. Dokładnie. Robisz zawsze w środku dziura, bo ja robię dziurę, żeby ten luft odchodził, nie? Dokładnie. O właśnie, taki. Jako dziurka i wtedy też jak chleb rośnie, to widać fajnie. Zresztą jak widzicie w chlebie dziura, to jest oznaka tego, że był robiony w sposób naturalny. Ty też tak wartko zrobił, że ją teraz nie... Aha, czyli kulosz, kulę bez pół. Na pół nożem i takie prawie jak od królika. Tak. Ale to są rogi diabołka. I co, idziemy do pieca? Do pieca, dokładnie. 100, właściwie może powiedzieć 180 stopni do 200 żartowołek. Tu mają taki fajny piec chlebowy i w tym piecu na szamocie wtedy ten chleb wychodzi. No lepszy, a w warunkach domowych i opieka chleb na 250, potem zmniejszą do 200 po jakiejś pół godzinie i dowiem jeszcze gornek z wodą, żeby parowało, nie? Żeby była odpowiednia wilgotność. To co? Idziemy? Idziemy. Tu? Dokładnie. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No szykowne te chlebki, chłopie, super. To też czato wykrodzia. To może już da blendować nasza zupka. Wonio przepięknie. Troszkę enokorzenio. Czyli pieprzu, jakby ktoś nie wiedział, co to te korzeni. No, mamy to. Ja wyłączam troszkę, no może domy pieprzu, nie? Przeferlomy. I zupa gotowo. Bardzo fajnie się prezentuje. Może to olejemy, nie? Olejemy. Do chlebka. Pięknie. Zupa jest esencjonalno gęsto. Chlebczyk ze śmietany kwaśnej. No, babciny sznyt. Może jeszcze trochę pietruszki? Jak najbardziej. Dobra. Proszę bardzo, mistrzu. Ale pięknie się świeci nasza zupa. Pietruszka idealnie nada jeszcze takiego smaku. O, przykrywamy. Już się, kochani, cieszę na ta fantastyczna zupa. Szable w łoń, proszę bardzo. Dziękuję. My zaraz próbujemy, kosztujemy, a wy jak chcecie, to przyjedźcie do karczmy rogatej. Zapraszamy. Bo nie wierzę, że wam się w domu chce robić taką zupę. A zresztą jest bardzo smacznie. No to co, próbujemy, nie? Próbujemy. Najbardziej mi się podoba ten deklik.
A jakie chrupiące. Rolnica zostawia na koniec. Jakby mnie nie było gańba, to by chciał wyściskowy szpet. Super. Piechota. Dzięki bardzo. Dziękuję. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. A teraz będzie danie główne w asyście samego szefa kuchni, Tomek Nycz. Witam serdecznie, Tomku. Nie wiem, kiedy roz, ale chyba no, czwarty, czy mi się, piąty, albo trzeci, albo czwarty. Tomku, widzę tu jakiegoś indora. Co z tego zrobimy, powiedz tak, mi. Tak, przygotujemy dzisiaj udziec z indyka, faszerowany boczkiem. Będzie już to taka, mi się podobał. Pieczeń. Ale widzę też tu jakiś grzybek. To już będzie jako dodatek na to mięsko. Sezon grzybowy teraz mamy, także wykorzystujemy tego grzybka. Okej, a powiedz mi, ten patent z tą siatką na szybki, to co chcesz mnie? Tak. Do siatki wsadzić. Jak wytrybujemy mięsko, rozcinamy, później zbijamy. No to co, robimy, nie? Może co ja mam robić, powiedz mi? Ta cebula chociaż posieką, co? No to proszę bardzo, tą cebulkę. Gdyby nie było, ten rączka tak jedno godo dużo, nic nie robi. Wytrybuję kość tutaj z tego udźca. No po prostu. Tak, wycinamy tylko kostkę. Udziec jest fajny, bo tam nie ma tych szplitrów takich. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, to takie długie kostki. Nie? Tak, no nie wiem, jak to się też nazywa. No ja też nie wiem, ale my będziemy na to szplitry. A indyk ma dużo szplitrów. No i indyk jest bardzo wdzięcznym mięsem, nie? A to będzie na zupa, dobre. To na zupkę na wywar. Rozcinamy teraz ten udziec. Aha, robisz taką łata z tego. Tak, żeby można było nafaszerować. A ten boczek się jakoś pokroć, czy? Ja boczek kroję w takie długie kawałki i będę to rolował razem w tym mięsku. Czyli nie w poprzek, no wzdłuż. Nie, wzdłuż kroję. Przyprawiamy to mięsko. Sól, pieprz. Pieprz, tu mam taką przypraw do drobiu. Mieszanka takich przypraw, bardzo dobra. Z jednej, z drugiej strony. Nie wiem, czy mogę zdradzać tajemnicę, no ale nie będę wszystkiego zdradzał, ale w każdym bądź razie przyprawa. Okej, z jednej, z drugiej strony. Z jednej, z drugiej strony. No i do co? Tego dajemy właśnie ten boczuś nacięty. Tak? Okej. Ja to sobie może wyciągnę na deskę, będzie. No i teraz to rolujemy. Rolujemy w kształcie takiej rolatki. O. No i co teraz do tego, ja? I tu mamy ten przyrząd. Żeby mieliśmy to wszystko razem związane. No i elegancio. Elegancio wychodzi tylko prawie szyneczka. Taka szyneczka i to już mamy mięsko przyprawione do. No i fajnie, bo nie trzeba sznurować. Nie, i po upieczeniu później kroimy, jest to wszystko zbite, związane. Dobra, razem. Powiedz mi teraz tak, na wiele stopni. 180 stopni, pieczemy przez 40 minut. Proszę bardzo. Jest nagrzotek. Jeszcze dam liść ziele, mogę też jakoś przykroić. Żeby aromatyczne było. No to dowolne. No to dobrze. Czy to do środka chcesz dać? Nie, na górę. Na górę. Środek mamy przyprawiony, liść, ziele angielskie i mięsko mamy. Pamiętajcie, 180 stopni, 40 minut. 40 minut. I mamy super pieczeń. Tomku, za chwilę będzie ta pieczeń, nie? Tak, ona powoli już dochodzi to, na co, piecu, także przygotujemy dodatki. Cebulka. Ja do tego indyka przygotowałem buraczek, ale nie tarty, tylko krojony w takie taki słupki, takie słupeczki. Na zimno. Na zimno, tak, podawany na zimno. Nie jako tarcizna, tylko na zimno. Cebulka z grzybami, które okrasi nasza pieczeń. Grzybki do okraszenia. Tak. To chyba maślok? Tak, to jest maślak. Troszkę soli, nie za dużo, bo pieczeń jest już doprawiono i ciepia. Tak, no delikatnie, co ten grzyb, żeby... Delikatnie, on tylko wystarczy taki, jak jest posmażony. Fenomenalny grzyb, pachnący, aromatyczny. A do tego dowolę cytryna, kminek, Cytryna, kminek, mielony, sól, pieprz cukier. I troszkę cukru. I już. Faskuj, taki buraczek na zimno jest przygotowany. Co, grzybki za chwilę będą? Tak, grzybki się przesmaży, a ja może to już co? Tą pieczeń wyciągnę, tak, bo na pewno wyciągnę, bo Jurzek jest ciekawy. Była pyszno grzybiona, a teraz będzie... Troszkę zmniejszyła się objętość, tak, nie? No niestety, wiadomo, no, jak z każdym, jak z każdym mięskiem, tak wygląda upieczona. Bardzo fajnie. I ten sos własny wykorzystujesz potem jeszcze do polocio, ja? Tak. Tą siateczkę rozcinamy. Pozostaje nam ładnie zwinięty. I to jest jedna porcja, czy dwie porcje? Nie, to będą
Trzy porcje nawet, bo tak przychodzi nam. Pięknie, Wunio, naprawdę pięknie. Trzy. Tak z daleka to wygląda jak cielęcina. Jeszcze kartofelki, tak, co? Tak, kartofelki też mam przygotowane. No, widzę, że jest przygotowany. Weź mi po górze. Czy tak z boczku? Tak, opuszczyć tylko po górze. O, dokładnie tak. I tu mamy takie wcześniej upieczone ziemniaki też w piekarniku. Tymianek? Tymianek, tak. Na kartofelki podajemy. Kochani. Tymianek bardzo smakuje. Tak. To co najlepsze. I Jurześ mnie przekonał, że na takie dania, które prezentują się bardzo, bardzo ciekawie, i on na pewno by przyjechał do Kaczmy Rogatej, no a wy musicie zdecydować sami. Gratuluję, Dania, i dziękuję za współpracę. Dziękujesz również. Wygląda bardzo dobrze, zaraz będziemy ciamać, a powiedz mi, coś jeszcze fajnego zrobimy dzisiaj. Jeszcze pani Basia nam przygotuje pieczenie, które podawane są na zimno. A, kochani, pani Basia, to jest dobry duch tego miejsca, bez to cieszę się, że będę mógł z nią współpracować i tym razem. Rączka gotuje, rączka gotuje, tak przyprawi, że ze smakiem zje. No i jest pani Basia Cul, dobry duch restauracji Karczmy Rogatej. I pani właściwie odpowiada za ta sfera bardzo często niewidoczną, bo ktoś je pierogi i nie wie, że to ta. Pani tam w zaciszu se dziergała, je dobre mięsko czy pieczeń, a to pani Basia wszystko robi. I dzisiaj pani Basiu zrobimy trzy pieczenie. Tak, to będą pieczeń ze sabu. Będzie boczysz rolowany i karczek pieczony. Czyli tak jakby na zimną płytę. Na zimną płytę? Dobra, zaczniemy od czego? Zaczniemy od boczku, tak. Boczek jest oskurowany, oskurowany już boczek, tak. Cały taki fajny, taka łata. I co, będziemy to przyprawiać? I będziemy to przyprawiać. Będziemy przyprawiać, posolimy. Bardzo ważna rzecz, pani Basiu, bo trzeba tym chudym do środka. Tak, zgadza się. Czosnek. Damy czosku. Ponacierać. Super. Co jeszcze? Jabłka podową może. Czosku. Teraz damy pieprzu. Zwykły czy młotkowany? Zwykły. Tak. Proszę bardzo. Ja to tak trochę po pieprzu, ale tak. To musi być, nie? Tak. Musimy to trochę ponakuwać tutaj. Żeby się przeszły smaki. Tak. Wezmę troszkę. Skropić. Tak. Ponacierać olejem. Tak. Wtedy to te smaki tak, się lepiej przechodzą. Tak. Już pani zawija, ja? Tak, już go normalnie zawijam. Okej. Okay. I do rury? I do rury, tak. I do rury. Tak. No i elegancio mamy. Elegancio, to są gdzieś nożyczki. Można uciąć już ten. No i już go tutaj damy na... Będzie się piekł ten i teraz tutaj nawierz znów oleju. Mhm. Tak. Soli. Czosnku. I pieprzu. I pieprzu zwykłego. I teraz tak. I teraz damy oregano. Okej. Okay. I oregano pochodzi z waszego... Z naszego, tak. My mamy własną posiekać szklarnię. Go, czy... Nie, w całości, całe gąski. Damy tymianku. Swoja szklarynka. Tymianku. Dobra, tymianek. Gałązkę lubczyku. No lubczyk, też. Pamiętajcie, nie eno na dobre fungowanie chłopy, tak. Ale też aromatyczny i smaczny. I to tak się odstawia u nas cały dzień. Żeby się przegryzło. Po tym idzie do pieczenia. Dobra, jeszcze to my odkładamy i teraz będziemy robić karczuś. Teraz będziemy robić karczuś. I tak, znów go polejemy. Olejem. Posolimy. Z jednej i z drugiej. Tak. Jakby pani go zwiertła. No, wiadomo. Pieprzu damy. Młotkowany czy zwykły? Zwykły. Czosnku damy, ziela liścia. Mhm. I majeranku. Czyli rzeczywiście przyprawy się nie powtarzają? Nie, chodzi nam właśnie o to, żeby jedząc wyczuwać smak, że majeranek? To musi inaczej. Tak, majeranku. Świeże i suszone też, czy suszone? Suszone.
I to damy jeszcze trochę świeżej? Tak, tak damy. Ja tu trochę jeszcze ponakuwam, żeby to wszystko to się weszło. Wtedy dużo lepiej przegryzę. Pory się złączą przy pieczeniu razem. I taki karczek też idzie dać do siatki. Tak, ale tak, nie trzeba. Tak, nie. Idzie oszturować. Tak, można oszturować, można tak, ale ja go tu troszkę tak popieszczę i będzie okrągły. I będzie fajny. Będzie dobra, fajny. Jadamy ze schabem. Teraz się właśnie bierzemy za schabik. Czyli mamy olej. I mamy rozumiem, olej. Jak dobrze pamiętam, to kminek. Kminek, tak, kminek. Mielony? Tak. Dobra. Czosnek. Jeszcze kminek z drugiej strony do my. Tak, sól dał? Nie dał. Nie dał. Tak, zgadza się. Teraz ten pieprz. Młotkowany. Młotkowany, tak, tak więcej go tam. Żeby była pikanteria. Tak, tak go sobie tutaj macerujemy. Teraz damy rozmarynu. Rozmaryn. Lubczyk, rozmaryn. Ziela liścia. No, można tego rozmarynu dać. No i rozmaryn idealnie. I oregano można też dołożyć troszkę, tak niewiele. No i mamy następną trzecią do odstawienia. Tak. I mamy. Tak. I teraz tak. To no, powinno poleżeć przynajmniej cały dzień. No 12 godzin wystarczyło. Żeby się przegryzło. Ale dobrze. Czym dłużej, tym lepiej. W jakiej temperaturze pani piecze? Czy to pani foliuje, czy tak? Tak, normalnie pieczemy i jeżeli chodzi o ten piec, no to osabiak chodzi, to trzeba zwracać uwagę, ponieważ schab krótko gdzieś do 50 minut, 40-50, 160 to góra, żeby był soczysty. Żeby nie przedobrzyć. Czyli pamiętajcie, tak. Jak będziecie piec, abyście chcieli, żeby był schab soczysty, to 160 stopni, a my domego nasum kroi, wtedy ta temperatura tak. Jest najniższa. Natomiast w takim domowym piecu to najlepiej jeszcze dołożyć wodę z brukwanką. No i to ma wtedy para z pieczeniem i też właśnie wychodzi. No albo jeschejest w taki sposób, że idzie pozamykać ten schab, no wtedy może się spolić. Przyprawy no, wiadomo, mogą się spolić. No to co jakiś czas też trzeba tak. Zaglądnąć i ten. Ale idzie no. Obsmażyć, pozamykać pory tak. Z mięsa i wtedy schab tak. Będzie super soczysty. Tak. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza. No pani Basiu, wygląda wszystko rewelacyjnie. No. Ja tu zacznę kroić sobie już karczusz. Ja pani kroję dokładnie. Elegancio. Proszę, tak wyszedł karczuś. Schabik ukroimy. No proszę, jaki sabik wyszedł. No idealnie. No, do tego dołożymy. Do boczuś bardzo fajny. Grzybki na środek? Tak, grzybki. Tak ciepiemy w nieładzie artystycznym? Tak. Nieład artystyczny, okej. Okay. Tak po prostu fajna deseczka do tego. Z pysznym chlebkiem możecie przyjechać do karczmy rogatej. Tak, ze swojsko pieczony chleb mamy. I z takim podajemy. Jedno jest pewne, z karczmy rogatej zawsze wyjeżdżą bardzo, bardzo pojedzone i dzisiaj też tak jest. Na koniec pani Basia jeszcze połechtała moje podniebienie i o teraz smaruję chlebek. Właściwie nawet tego masła by już nie trzeba było, nie? Tak, ale też smakuje z masełkiem. I tak, pyszny, tak. Pyszny karczuś, kochani. Najlepsze jedzenie na świecie, a wszystko, co my dzisiaj rychtowali, znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl i posyłajcie fotki na naszego Facebooka, jaką wam wyszło z tym ważeniem, albo jaką wam było w karczmie rogatej w Bielsku Białej. Na razie pysk. Dziękuję pani Basiu, jeszcze raz. Dziękuję. Jemy. Soczysty. Pycha. Pychota. Grzybka se dobra. Miodzo. Pycha. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje.
Piekielnie smacznych chwil życzy sponsor programu Karczma Rogata.